kolejny druk. Wracamy do projektu. A więc zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 1370 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków dotyczącej propozycji ograniczenia handlu detalicznego w dniu Wigilii Bożego Narodzenia oraz Wielki Piątek. Projekt grupy radnych, druk nr 1370, druk jednoczytaniowy, referuje pan Tomasz Urynowicz. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Każdy z nas po wielokrotnie spotkał się z dyskusją publiczną dotyczącą tego tematu i też, jak mówią koledzy, którzy w poprzednich kadencjach działali w Radzie Miasta Krakowa, ten temat także jakby pojawiał się i był rozpatrywany tutaj. Problem podnoszony tak przez związki zawodowe, jak i przez pracowników na pewno wzbudzać musi kontrowersje, bo tutaj mamy do czynienia ze sprzecznymi interesami różnych grup społecznych, tak pracodawców, jak i pracowników. Mówimy tutaj o tym, że także interes nas, konsumentów, w jakiś sposób musi być zabezpieczony. A ponieważ mechanizm, z którego korzystamy, a przynajmniej powinniśmy w definicji korzystać najczęściej, czyli pytaniem mieszkańców o opinię nad danym problemem, powinniśmy także i w tym przypadku wykorzystać, czyli w pierwszym momencie jakby rozpoczynając dyskusję na ten temat, przeprowadzić konsultacje społeczne. I pod konsultacje społeczne przygotowany jest druk przygotowany przez wnioskodawców, których mam zaszczyt reprezentować, mówiący o ograniczeniu czasu pracy w sklepach w Wigilię Bożego Narodzenia oraz Wielki Piątek. Można oczywiście mówić o tym charakterze świątecznym tych dni, ale jednak to nie to uczynimy przedmiotem. Możemy także mówić o tym, w jaki sposób osoby zatrudnione w handlu mają możliwość uczestniczenia w tej celebracji tych dni świątecznych. Niemniej jednak to, co jest istotne, czyli przedstawienie tego druku pod konsultacje społeczne, to chciałbym w pierwszej kolejności podnosić, bo spodziewam się, bo już po wielokroć rozmawiałem z państwem przy różnych okazjach, z kolegami, miałem okazję konfrontować ten pomysł także z różnymi innymi środowiskami. Cel samych konsultacji nie jest podważany, ale już przedmiot, czyli ten projekt uchwały, bywa z różnych perspektyw krytykowany, bądź przeciwnie, jest uznawany za projekt dobry. Ale żeby znaleźć i wypośrodkować to, co jest interesem tych wszystkich trzech grup, warto to przedyskutować. I myślę, że rozpoczynanie dyskusji od konsultacji społecznych jest mechanizmem pożądanym i w taki sposób powinniśmy nie tylko ten kontrowersyjny, ale także wiele innych projektów rozstrzygać. Co ważne, chciałbym poinformować państwa o pozytywnej opinii prawnej pana prezydenta z uwagami, które przyjmuję. Te uwagi dotyczą samego mechanizmu konsultacji. Pan prezydent rozszerzył je o konsultacje poprzez stronę dialogu społecznego Urzędu Miasta Krakowa, dodając także krakowską, jako adresata konsultacji, także Krakowską Radę Pożytku Publicznego, a także dzierżawców i zarządzających miejskich placów targowych. Wydaje się, że ta lista powiększona jakby docelowo o podmioty, które ja wskazywałem pierwotnie, czyli związki zawodowe, powiatowego rzecznika praw konsumentów, samorząd pracodawców, archidiecezję krakowską, ministra pracy i polityki społecznej, rady i zarządy rad dzielnic, właściwe okręgowe izby aptekarskie, małopolską organizację turystyczną, wojewodę małopolskiego, marszałka województwa małopolskiego, organizacje konsumenckie oraz okręgowe inspektora pracy, warto rzeczywiście poszerzyć także o te podmioty. Ja zachęcam do dyskusji nad przedmiotem tej regulacji dopiero wówczas, jak będziemy znać
wyniki konsultacji. Nie traćmy jakby energii i sił na szermierkę dzisiaj nad szczegółowymi rozwiązaniami, ponieważ ja w przeciwieństwie do wielu, mam nadzieję, że na tej sali jest ich mało, ale ja nie mam patentu na nieomylność. W związku z powyższym nie jestem przekonany do tego, że rozwiązanie, które forsuję, jest rozwiązaniem dobrym, ale jestem przekonany do tego, że w sytuacji, w której nie wiem, jak postąpić, konsultacje społeczne są najlepszym rozwiązaniem. Chciałbym, żebyśmy wypracowali prawo, które rzeczywiście i regulacje, które rzeczywiście odpowiada interesom wszystkich trzech stron. Pracowników, pracodawców i nas kupujących. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo, bardzo proszę, pan Dominik Jaśkowiec. Panie prezydencie, szanowni państwo, nie ukrywam, że jestem przeciwny temu projektowi uchwały i będę głosował przeciwko niemu, ponieważ nie ma powodu i sensu w Krakowie otwierać kolejnego pola wojny ideologicznej, która toczy się w naszym kraju. Nastroje mieszkańców Krakowa w tej sprawie są bardzo spolaryzowane, tak samo jak poglądy na tą kwestię wielu organizacji, przedstawicieli czy to pracodawców, czy to środowisk pracowniczych. Również niedobrze jest, że w tym projekcie, ten projekt uchwały bezpośrednio odnosi się do kwestii tak drażliwych jak kwestie wolnego sumienia, czyż kwestie związane z wolnością religijną w naszym kraju. To jest złe rozwiązanie. Nie powinniśmy tego typu projektów przyjmować, tego typu projektów przedstawiać mieszkańcom Krakowa, również z uwagi na to, że po raz kolejny wchodzimy i ograniczamy wolności obywatelskie naszych mieszkańców. Budzi to mój zdecydowany sprzeciw. Już wiem, że krakowianie, przeczytając jutrzejszą prasę, będą się pytać, czy radni miasta Krakowa nie mają się czym zajmować, czy nie mają ważniejszych problemów niż tylko ograniczać im prawo zakupu w ten dzień, w którym zwyczajowo wielu krakowian robi drobne zakupy po pracy. W Krakowie mamy taki zwyczaj, on bardzo dobrze funkcjonuje, że pracodawcy większą część pracowników zwalniają z pracy czy to w Wigilię, czy to w Wielki Piątek wcześniej, aby mogli przygotować się do świąt i aby mogli dokonać tych drobnych ostatnich zakupów, którym często w tym ferworze przygotowań brakuje. Wiemy wszyscy, że te zwolnienia to jest godzina 13, godzina 14. Państwo proponują, aby sklepy przestały działać po godzinie 12. Dla mnie to jest pana no ja i to naprawdę zdenerwuje ludzi. I to nie chodzi o to, i to nie chodzi już o sam ten zapis, tylko chodzi o to, że my po raz kolejny jako Rada Miasta Krakowa proponujemy rozwiązania, które będą źle odebrane przez krakowian, gdyż będą im zabierać pewien czas na to, aby dobrze przygotować się do świąt. Z pewnych doświadczeń wiem, że zakupy, które są dokonywane w Wigilię na przykład, to są zakupy drobne, to nie są zakupy duże, ale to są zakupy ważne, ponieważ krakowianie wtedy uzupełniają, czy też dokonują tych zakupów, bo po prostu wcześniej pewne rzeczy na przykład przeoczyli, czy też nie mieli czasu. Nie odbierajmy prawa do tego ludziom i nie otwierajmy kolejnego bezsensownego pola batalii pomiędzy ideologicznie zwaśnionymi stronnictwami, organizacjami w naszym mieście. Nie ma tego sensu robić, dlatego będę głosował przeciwko temu projektowi, gdyż nie chcę dopuścić do kolejnej wojny polsko-polskiej w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Bogusław Kośmider. Projektodawca na końcu, Tomasz Urynowicz. Proszę państwa, parę lat temu ta sala była świadkiem bardzo poważnej dyskusji na temat możliwości otwierania, nieotwierania w określonych godzinach hipermarketów w Krakowie. Rada swojej zdecydowanej większości nie zgodziła się na to, uznając, że wolność gospodarcza jest wartością wyższą niż efekty społeczne tej zmiany. I to jest jakby jedna sprawa. I ja wtedy głosowałem zdecydowanie za
tym wnioskiem, znaczy przeciwko temu wnioskowi o wprowadzenie restrykcji z otwarciem hipermarketów. Uznając, jeszcze raz powiem, że wolność gospodarcza, możliwość decydowania przez przedsiębiorcę o tym, kiedy, w jakich godzinach prowadzi swoją działalność i daje pracę ludziom, daje także możliwości kupowania obywatelom, to jest jego wolna wola i jego decyzja. Wtedy nie obowiązywała nas sprawa dotycząca konsultacji społecznych. Dzisiejszy projekt uchwały dotyczy tylko zapytania mieszkańców, co na ten temat sądzą. Ja, jeżeli dojdzie do głosowania w jakiejś perspektywie nad zmianą terminów funkcjonowania sklepów w te święta, będę przeciwko temu. Ale uważam, że powinniśmy dać mieszkańcom okazję wypowiedzenia się, nie tylko ze względu na ustawowe jakby zobowiązania, ale też warto posłuchać, warto także wykorzystać te konsultacje do jakiegoś uświadomienia także mieszkańców na temat plusów i minusów takiego rozwiązania. I to jest jakby przesłanka, która powoduje, że uważam, że nic nie stanie się na przeszkodzie, kiedy rozpoczniemy takie konsultacje. Pewnie, że gdybyśmy zapytali mieszkańców, czy chcą jeździć za darmo i konsultowali taką sprawę, to pewnie większość powiedziałaby: tak, chcemy za darmo. Ale konsultacje, oprócz tego, że dowiadujemy się, co myślą ludzie, przynajmniej jakaś część, która w tym chce brać udział, to też w jakiś sposób edukujemy tych ludzi. Dzisiaj nie decydujemy o tym, czy i w jakim terminie będą otwarte sklepy w te święta. My dzisiaj decydujemy, czy zapytamy o to mieszkańców. Ja bym się mieszkańców nie bał pytać, natomiast i tak tą decyzję będziemy musieli podjąć my sami, mając różne dane. Kiedyś Rada Miasta Krakowa nie zgodziła się na manipulowanie przy wolności gospodarczej. Mam nadzieję, że ta Rada także się nie zgodzi, uznając to za większą wartość niż te względy społeczne, które stoją za takim postulatem. Ale warto o to zapytać mieszkańców, warto skonsultować i warto w jakiś sposób się wzajemnie edukować co do tych spraw, bo wiedzy nigdy nadto. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Stanisław Rachwał. Panie przewodniczący, pani prezydent, szanowni państwo radni. No ja w tym kontekście, co mój ostatni przedmówca, mianowicie uważam, że jestem zdziwiony, że radny, zacny radny Dominik jest przeciw konsultacjom, a sam nas namawia od paru lat, że konsultacje są jedną, że tak powiem, z podstawowych wartości demokracji i mamy prawo zapytać ludzi o różne rzeczy, na przykład o to, czy dwie dzielnice będą skonfliktowane, jeżeli część dzielnicy przerzucimy do drugiej dzielnicy. To też jest, można powiedzieć, konflikt, ale uważałem, że jest to rzecz ważna, ponieważ trzeba ludzi zapytać, bo my w swojej mądrości jako radni możemy się mylić, często się mylić. Ja tylko powiem trzy rzeczy. Ja na przykład jako mieszkaniec tego Krakowa, nie tylko radny, jestem za pomysłem tutaj radnego Urynowicza. Uważam, że jest to słuszne, jak nawet ja idę dalej. Uważam, że w ogóle sklepy wielkopowierzchniowe powinny być zamknięte w dni niedziele i święta. A ostatnio w tych wakacjach przemierzyłem parę krajów i proszę sobie zwrócić uwagę, że tam jest w większości zamknięte, nawet stacje są zamknięte. Więc jeżeli państwo namawiacie mnie jako starszego faceta, że mam patrzeć, co jest w Unii Europejskiej, to proszę brać doświadczenia europejskie. W jakimś momencie oni potwierali, później pozamykali, inni oczywiście otwierają, ale generalnie nie chodzi o otwieranie, zamykanie, bo ja sobie nie wyobrażam, że wolność gospodarcza ma polegać na po prostu unikaniu, czyli dobra dla jednostki ludzkiej. Nigdy tak nie może być. Wolność gospodarcza tak, ale z poszanowaniem jednostki osoby ludzkiej, czyli człowieka, czyli pracownika. I to jest istotne. Przepraszam bardzo, to jest istotne. Ja uważam, że w ogóle w Polsce zapomina się o pracowniku jako osobie, która jako jego godności po prostu. Biznes jest ważny i wolny rynek jest ważny, ale z poszanowaniem osoby i godności człowieka. A proszę zważyć, na czym polega handel wielkopowierzchniowy. Polega na tym, że w dużej części, powtarzam to zdanie za innymi osobami, w dużej części po prostu
pracownicy otrzymają niegodziwe wynagrodzenie. I argument, że oni będą mieli mniejsze po prostu wynagrodzenie, ponieważ zmniejszymy czas pracy tych sklepów, to jest nieprawdziwe, bo na Zachodzie zmniejszono czas, ale mają wyższe wynagrodzenie, więc ja proponuję podnosić inny temat. Dlaczego w Polsce pracownicy w sklepach wielkopowierzchniowych mają tak niskie wynagrodzenie? Po prostu. I wcale to nie znaczy, że ktoś przyjmie metodologię, że będziesz miał małe pieniądze, ale musisz przepracować dużo godzin. A ja mam inną filozofię. Przepracuj mało godzin i miej większą stawkę na godzinę i wyjdziesz na to samo. Reasumując, uważam, że tak jak pan przewodniczący Kośmider, warto zapytać mieszkańców, co sądzą. I ja nawet będę miał propozycję poszerzenia po prostu tej wersji, ponieważ ja chciałbym zapytać nie tylko, ale również o niedzielę. Po prostu uważam, że czas najwyższy, żebyśmy zrobili to, co jest w Europie Zachodniej. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Rachwałowi. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Marcina Szymańskiego. Zapraszam. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przecierałem uszy ze zdumienia, czy oczy, jak pan Urynowicz występował. Uśmiechałem się tak, że aż sprowokowałem uśmiech pana Urynowicza. Byłem pod wielkim wrażeniem rzeczywiście też treści tego projektu, ale następne wystąpienie pana radnego Jaśkowca spowodowało, że zszedłem na ziemię, ale proszę państwa, szef Komisji Dialogu Społecznego powiedział, cytuję, poglądy mieszkańców Krakowa są spolaryzowane. Nie powinniśmy konsultować tego z mieszkańcami. Chyba to wystarczy zresztą. No. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę o zabranie głosu kolejną osobę w dyskusji, pana radnego Stanisława Ziębę. Mimo kontuzji dotarł, zapraszamy do mównicy, proszę mikrofon. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jak tu Bogusław wspomniał, myśmy kilka lat temu mówili o tym. Moja Gazeta Wyborcza napisała, bo w ten czas powiedziałem tak, że dobry gospodarz zawsze na niedzielę ma chleb. I ja to powtarzam, ponieważ ludzie mają tyle, a nie ile pieniędzy i wydadzą je na określone rzeczy, produkty w ten czas czy w ten czas. Natomiast wolny czas jest dobrem człowieka, dobrem rodziny. I warto o tym mówić nie tylko w kontekście Wigilii i Wielkiego Piątku, bo to od razu można, że tak powiem, skumulować, że oto katolicy tutaj sobie coś wymyślają, a są jeszcze inni, prawda, inne wiary, inni obchodzą inne święta i tak dalej. I to tak można to wszystko spłaszczyć, alloby, prawda, jakieś. Ja powiem tak, że a trochę wiem na ten temat, ponieważ fundacja już teraz bardzo niewiele zarabia, ale prowadzi od 92 roku działalność handlową na rzecz celów statutowych kolonii, tam prawda, stypendiów. I wiem, że jak jest dzień wolny, to na drugi dzień jest większy utarg. Czasem drugie tyle. Ale może nie o tym mówmy, ponieważ po tych konsultacjach, które są ważne, my rzeczywiście za mało, takie jest moje odczucie, może ja też za mało rozmawiam ze społecznością. Czasem na tych dyżurach przyjdzie kilka osób, ale to warto zapytać, bo mamy zaszczyt, ja mam taki zaszczyt, że jestem członkiem Unii Europejskiej, a w Unii Europejskiej niekoniecznie stricte katolickich krajach, bo są w mniejszości, na przykład w Niemczech, czy w Austrii, czy w innych krajach, jest to normalne.
Ale może zapytajmy mieszkańców, niekoniecznie, prawda, chociaż też tych, co handlują, wielkie, prawda, korporacje, które za granicą akurat nie mogą prowadzić, ale tam odprowadzają podatki. Może zastanówmy się nad tym wszystkim i zapytajmy ludzi, a najwyższy czas, ostatni rok naszego samorządu, żebyśmy coś wiedzieli, zanim wyjdziemy do mieszkańców i zapytamy, a dlaczego pytaliście tak, a dlaczego wnioskowaliście tak. Bo jak powiemy, że my tu naprawdę jesteśmy najmądrzejsi, to ja uważam, że ja nie. Ja będę głosował za tą uchwałą, za konsultacjami, bo chcę się dowiedzieć i mówię to szczerze i bezinteresownie i nie tendencyjnie, niech ludzie wypowiedzą swoje zdanie. Ktoś powie, a jakie te konsultacje będą, a może ktoś powie, a może ktoś tendencyjnie, będziemy się wykręcać, bo nam jest po drodze. Zostawmy ideologię, każdy niech wyznaje swoją, poglądy niech każdy sobie zatrzyma, to jest dobro człowieka, ale niekoniecznie, prawda, blokujmy uchwałę, którą pan prezydent właściwie tak, w taki czy inny sposób potraktuje, zadysponuje. No dzielnice mogą to robić, prawda, ale może jeszcze inne jednostki. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Wojtowicz, tak? Aha, tu jestem. Nie, to pan radny Woźniakiewicz. Według listy przygotuje się pan radny Urynowicz. A, dobrze, dobrze, uwzględnimy to. Panie przewodniczący, kolego radny projektodawco, szanowni państwo. Z szacunkiem przyjmuję deklarację kolegi radnego Urynowicza, że nie jest w tej sprawie nieomylny i że warto na ten temat rozmawiać, bo wydaje mi się, że ta sprawa łącznie z konsultacjami budzi szereg wątpliwości. Ja nie chcę wchodzić w to, czy nas jako państwo stać, czy nie stać, czy powinno się dawać pół dnia wolnego pewnym grupom, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że nie do końca warto konsultować projekt, który według mnie ma pewien zasadniczy mankament. No, powoduje pewną nierówność wśród pracowników, bo mamy w Polsce święta państwowe, kiedy i święta kościelne, kiedy są całe dni wolne. Być może możemy wprowadzić święta kościelne takie, kiedy będzie połowa dnia wolnego, właśnie na przykład od godziny 12, ale rozmawiajmy o tym, aby objęło to wszystkich. Nie za bardzo rozumiem, dlaczego tylko pracownicy. Rozmawiamy, rozumiem, na gruncie praw pracowniczych. Ta uchwała ma chronić pracowników placówek handlowych, tak aby mogli uczestniczyć w Wigilii, aby mogli świętować Wielki Piątek. Ale dlaczego tylko pracowników obiektów handlowych? No zastanówmy się nad innymi pracownikami, którzy biur, instytucji kultury, fabryk, którzy będą wychodzić z pracy o 16, o 18, tak jak się kończą ich zmiany, i zastawać zamknięte obiekty handlowe, ponieważ wolą Rady Miasta umożliwiliśmy ich pracownikom świętowanie w gronie rodzinnym. Uważam, że powinniśmy zastanowić się, czy chcemy iść w jedną, czy w drugą stronę. Natomiast jeżeli rozważamy to na gruncie praw pracowniczych, to powinno objąć one wszystkie grupy, to powinno to rozwiązanie objąć wszystkie grupy pracowników. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Teraz pan radny Wojtowicz, przygotuje się pan radny Poremski. Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado, szanowny prelegencie, kilka rzeczy. Znaczy, jedną ważną kwestię, którą chciałem poruszyć, poruszył teraz Jerzy Woźniakiewicz, to jest rzecz bardzo istotna, bo jeżeli mamy wprowadzać regulacje, które dotyczyły pracowników, no to wszystkich, to są wolne dni, które obejmowałyby wszystkie osoby. Ja osobiście jestem przeciwny temu, żeby w Polsce w tych dniach był kolejny dzień wolny od pracy. Chcę państwu tylko powiedzieć, że w Polsce mamy w tej chwili ustanowionych ustawowo 13 dni wolnych od pracy.
I podam może kilka przykładów, bo to może jest istotne też w kategoriach ekonomicznych. Jeszcze kolejna, tak? Bo chcę Państwu powiedzieć, że jeden dzień wolny od pracy, który zresztą został niedawno wprowadzony w dniu 6 stycznia, to jest święto Trzech Króli. Tak, tak. To oczywiście święto kościelne był zawsze, natomiast w tej chwili Państwo ustanowiło go jako dzień wolny od pracy dla wszystkich osób w Polsce. Według wyliczeń w tamtym okresie taki dzień kosztuje polskich przedsiębiorców około 5 miliardów złotych. Takie są wyliczenia, można to sprawdzić w internecie. 5 miliardów złotych kosztuje taki wolny dzień przedsiębiorców. No takie są wyliczenia, no więc ja tylko opieram się na tym. No może, możemy dyskutować, no proszę sobie siąść tam i przeszukać, takie mam wyliczenia. Druga sprawa, sektor handlu traci w tym takim czasie 1,5 miliarda. I trzecia sprawa, budżet państwa traci około 1 miliarda złotych. Chciałbym, żebyście Państwo o tym wiedzieli. Dlaczego są takie dane? No takie są wyliczone na podstawie najprawdopodobniej różnych analiz ekonomicznych. No ja w to nie wnikam. Podaję dane, które się znajdują w dostępie na stronach internetowych. Chcę Państwu też powiedzieć o kolejnej rzeczy, która jest bardzo istotna. Mianowicie w państwach, które sąsiadują z nami, czy są w Unii Europejskiej, ale nie tylko, także w państwach, które nie są w Unii Europejskiej, a sąsiadują z nami, ta ilość nie jest mniejsza. Chcę Państwu powiedzieć tak. W Norwegii mamy 11 dni wolnych ustawowo, w Szwecji 10 dni, w Czechach 12, we Francji 12, w Belgii 12, w Rosji 10 dni, na Ukrainie 9 dni, w Anglii, w Walii 8 dni, w Irlandii Północnej 10 dni, w Hiszpanii 12, na Węgrzech 12, w Holandii 11, no i także w państwach pozaeuropejskich, w Stanach Zjednoczonych 10 dni, w Kanadzie 10 dni i w Australii 9 dni. Świadczy o tym, że Polska w porównaniu z tymi państwami ma najwięcej dni wolnych, jeśli chodzi o dni wolne ustawowo, w której nie prowadzi się działalności handlowej i nie tylko. Zresztą wszyscy obywatele mają dzień wolny, no może nie wszyscy, bo są ludzie, którzy po prostu w tym dniu muszą pełnić dyżury. Także, proszę Państwa, chciałem to pokazać po to, aby naprawdę patrząc nawet na samą kwestię związaną z konsultacjami, nie wywoływać wilka z lasu, bo ja osobiście przez te 3 lata nie słyszałem na dyżurach od nikogo takiej potrzeby, aby wprowadzać kolejny dzień wolny od pracy. I wreszcie jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, może się mylę, może ja to źle odczytuję, ale przeczytałem tą uchwałę bardzo dokładnie. I w momencie, kiedy zaproponujemy mieszkańcom Krakowa, bo rozumiem, że będziemy kierowali te zapytania do mieszkańców Krakowa, no bo taka jest nasza rola, pytanie, czy chcecie mieć wolne 2 dni, no to ja się pytam, kto odpowie, że nie chce mieć 2 wolnych dni? Ja też chcę mieć wolne 2 dni dodatkowo, dlaczego nie? Tylko nie podajemy, jakie są konsekwencje tego. Ja uważam, że powinniśmy, będąc uczciwi, tak jak o której mówił tutaj mój kolega, którego bardzo szanuję, Staszka Zięby, za wiele rzeczy, mówił o tym, żebyśmy byli bardzo uczciwi w stosunku do... Bardzo proszę nie przeszkadzać w wystąpieniu kolegi. Żebyśmy byli uczciwi w stosunku do osób, no to trzeba im powiedzieć, jakie mogą być konsekwencje tego, że będziemy mieli kolejne 2 dni. Konsekwencjami, powtarzam, nie muszą być, ale mogą być, obniżenie zarobków lub utrata miejsc pracy. I to trzeba jasno ludziom w takim referendum mówić, bo do tego może doprowadzić tego typu sytuacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu Wojtowiczowi. Zabierze głos pan radny Poremski. Przygotuje się pan radny Jaśkowiec. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Państwo, nie wiem, dlaczego akurat tak dużo, ale może i dobrze, dyskusji w tym temacie, bo uważam, że ta uchwała jest bardzo dobra. Jeżeli my odchodzimy od tego, żeby konsultować, żeby się pytać mieszkańców, to w sumie nie wiem, o co nam chodzi. Przecież powinniśmy w takich sprawach pytać mieszkańców, a że to jest uzasadnione, to wiemy. Ale króciutko tu odpowiem panu radnemu Wojtkowi Wojtowiczowi, ponieważ ja uważam, że nie spędzenie czasu z rodziną, tylko spacerowanie po supermarketach, to jest stracony czas. I tak jak już tu podkreślili mówcy przede mną, dni wolne od pracy
i sklepy pozamykane są prawie w całej Europie, poza Polską jeszcze i wschodem może. Drodzy Państwo, zakres obowiązków grup pracowniczych to co tu chcemy zapytać, to my reprezentujemy. Oczywiście, że nie zamkniemy ani huty Sędzimira, ani pozostałych hut, bo to jest niemożliwe, bo to są zakłady o ruchu ciągłym pracy. Natomiast tutaj ja bym bardzo prosił, żeby podejść do tej sprawy, tak jak jest napisane w uchwale, i zapytać mieszkańców, co oni wypowiedzą. Ja bynajmniej w większości mam informację taką, że nie jedna kobieta czy jeden mężczyzna, którzy pracują w supermarketach albo w innych sklepach, chcieliby spędzić czas z rodziną. Oczywiście, że pracodawca, który jest pewnie nie z Polski, bo to większość jest supermarketów, nie naszych, będzie przeciwko temu. Tylko trzeba by zapytać, co to znaczy wolność od pracy i spędzenie wspólnie z rodziną. Dlatego bym bardzo apelował do kolegów, żeby jednak podejść do sprawy i zapytać. Ja jestem za i popieram tutaj, że tak powiem, projekt uchwały kolegi Urynowicza w tym temacie, bo uważam, że to należy przekonsultować, zapytać mieszkańców, a sprawa jest otwarta cały czas. Dziękuję bardzo. Natomiast od ideologii bym się tutaj w ogóle nie przypytywał, ponieważ to każdy się może wypowiedzieć. To są... Nie brałbym tu w ogóle pod dyskusję tego tematu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Proszę pana Dominika Jaśkowca, radnego, o zabranie głosu. Szanowni państwo, zostałem jeszcze raz do tablicy wywołany przez pana radnego Szymańskiego, więc odpowiem tak. Jako przewodniczący Komisji do Spraw Dialogu Społecznego jestem konsekwentnie i zawsze będę przeciwko organizowaniu konsultacji społecznych dotyczących kwestii światopoglądowych. Możemy przygotować projekt uchwały dotyczący konsultacji tego, czy moja mojszość jest bardziej mojsza od mojszości innego mieszkańca naszego miasta, ale to jest bez sensu. Tak samo jak te konsultacje również są pozbawione sensu. Dlaczego nie wprowadzamy na przykład dni wolnych dla przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego? Dlaczego nie wprowadzamy dni wolnych dla przedstawicieli Kościoła Baptystów Zielonoświątkowców? Przecież to są również mieszkańcy miasta. Oni też powinni mieć prawo do tego, aby mieć dni wolne w czasie świąt religii, którą wyznają. Dlatego ja składam poprawkę do tego projektu uchwały, aby po słowach archidiecezji krakowskiej dodać słowa i przedstawicieli innych kościołów i związków wyznaniowych działających na terenie miasta Krakowa. Mam nadzieję, że tutaj dostaniemy również postulaty, które będą mówić, że faktycznie są mniejszości religijne w Polsce, które domagają się, czy w Krakowie domagają się szanowania ich świąt religijnych. To jest poprawka. Oczywiście ona nie zmienia mojego podejścia do tej uchwały i uważam jeszcze raz, że nie powinniśmy otwierać frontów wojen światopoglądowych kolejnych w naszym mieście. Jest już dużo i myślę, że to wystarczy na to. Także jeszcze raz podkreślam, jestem przeciwko, jako właśnie przewodniczący komisji zajmującej się dialogiem społecznym, przeciwko prowadzeniu uchwał związanych z konsultacjami spraw o charakterze światopoglądowym. Dziękuję panu radnemu Jaśkowcowi. Proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Pilcha. Bardzo proszę. Panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mówimy o demokracji, mówimy o wolnym rynku. A ja chciałem się z was zapytać, czy w Niemczech, bo ciągle odwołujemy się do Niemiec, do sąsiadów, czy w Niemczech nie ma wolnego rynku, a spróbujcie kupić w sobotę po godzinie 12 w supermarkecie. Nie kupicie, bo jest nieczynny już po 12. Jest do godziny 12, w sobotę zamykany, w niedzielę wszyscy idą na festyny, na mecze, na imprezy związane, na pikniki. Nikt nie chodzi do sklepu, nikt nie chodzi po to, żeby wydawać pieniądze w domach towarowych. A więc dążmy do tego, aby i u nas, jeśli mamy dążyć do Europy, to więc dążmy do tego, żeby i nasza społeczność krakowska, czy obywatele polscy również, bo za nami pójdą, podejrzewam, następne miasta, stało się tak, że w wolną sobotę czy w niedzielę spotkamy masę ludzi na festynie, na zawodach różnego rodzaju, czy na między innymi
innymi na żużlu i czy na innych imprezach, które organizujemy. Bo tak naprawdę, zobaczcie Państwo, miasto wydaje dużo pieniędzy na imprezy masowe, a tej społeczności, która chodzi, jest o wiele mniejsza, bo większość woli iść do domów towarowych i tam spędzać swój czas. Więc dajmy szansę, niech się wypowiedzą, nie zamykajmy im ust, nie zamykajmy, bo konsultacje społeczne to nie są to, kiedy pan Dominik Jaśkowiec powie, że konsultuje on sam, a jak nie on, to w ogóle nie konsultujmy, więc spytajmy mieszkańców, czy tak naprawdę chcą mieć wolne, czy nie. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. I jeszcze mamy, zanim pan radny Urynowicz, wnioskodawca, pan radny Wojtowicz, drugie wystąpienie. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani prezydent. Zmobilizował mnie do wystąpienia pan radny Poremski, mówiąc o tym, że trzeba dać szansę pracownikom sieci handlowych, szczególnie hipermarketów, ale nie mówimy tutaj o hipermarketach, mówię o wszystkich placówkach handlowych, w związku z tym małych też, czyli jeżeli byłoby zamknięte, to także dla tych mikro, małych, średnich przedsiębiorstw handlowych, usługowych, gastronomicznych, które są wymienione w uchwale i niezależnie od tego, ile osób zatrudniają. Chcę powiedzieć, że zdecydowana większość podmiotów gospodarczych w naszym kraju, których według GUS jest zarejestrowanych 4 miliony firm, ale działających jest około 2 milionów, tyle aktywnie płaci podatki. Dokładnie podaje się, że to jest 1 800 000 czy ponad 1 800 000. Z tego prawie ponad 1 000 000 ponad 1,5 miliona to są firmy zatrudniające albo jednoosobowo, albo do 5 osób. W związku z tym, jeżeli uderzymy tym zwolnieniem, to w takich właśnie małych firmach, gdzie jeżeli zabraknie czasami jednej osoby, no przy całym kodeksie pracy, który trzeba respektować, to ta firma ma problemy w tym, żeby się utrzymać. Najczęściej właściciele muszą stanąć za ladą lub wypełniać te działania, którego musi zrobić, które robił wcześniej pracownik, który jest na chorobowym lub idzie na urlop. Są to tak małe firmy, dokładnie Państwo o tym wiecie, bo macie nieraz kontakt z tymi firmami, że one w momencie, kiedy zabraknie im tego jednego dnia, będą traciły przychody i nie odrobią, tak jak tutaj sugerował mój przyjaciel Stanisław Zięba, że można to potem w następnym dniu odrobić. Nie da się tego odrobić. Sam zresztą powiedział, że fundacja dzisiaj ma zdecydowanie niższe wpływy niż były wcześniej i te wpływy będą jeszcze niższe, bo dzisiaj konkurencja szczególnie tych wielkich sieci jest tak duża, że te wpływy spadają. A kolejnymi dniami nie da się tego odrobić. W związku z tym to jest jedna kwestia, jeśli chodzi o te firmy. My tak naprawdę uderzymy najbardziej... Bardzo proszę, 2 minuty minęło. Już kończę. Konkludować. Tak. My tak naprawdę uderzymy najbardziej w te małe, mikro i średnie firmy i tego się należy obawiać w tej całej sytuacji. I jeszcze raz wrócę do tego, o czym wspomniał pan radny Pil. Nie zamykajmy ludziom ust. Nie chcemy zamykać. Ale jeżeli już ma przejść ta uchwała, to sporządźmy jeszcze, to wracam do tej mojej konkluzji, sporządźmy tak tą uchwałę, to pytanie w referendum, żeby było wiadomo, jakie konsekwencje mogą ponieść pracownicy. Nie pytajmy ich o to, czy chcą być piękni, bogaci i ładni, ale pytajmy ich po prostu o to, czy jakie są konsekwencje tego, co się stanie w momencie, kiedy przegłosujemy, czy ustawodawca przegłosuje. Dziękuję. Pan radny Rachwał, drugie wystąpienie, też przypominam o dyscyplinie czasowej. Panie przewodniczący, ja krótko, ja się zgadzam z kolegą Dominikiem, że mówi, że trzeba rozszerzyć o inne wyznania i tak dalej, jak najbardziej. Natomiast nie wiem, dlaczego wprowadza, że to jest jakby zapytanie ideologiczne. My mówimy o prawach pracowniczych, czyli osoby, które i to jest jedna rzecz. A trzecia rzecz to jest, Państwa, no tak mówimy, tu kolega powiedział w Niemczech, no ale ja mam pytanie, czy na przykład w Szwecji, w Sztokholmie jest ograniczeniem wolnego rynku, kiedy wprowadzono system sprzedaży alkoholu, tak zwany system Bolage, i czy jest to ograniczenie wolności? Żaden Szwed by nas wyśmiał. Mają przepis, zakaz sprzedaży alkoholu we wszystkich podmiotach poza określonymi sklepami. Czy jest zakazem na przykład, czy jest przeciwko wolności rynku, kiedy w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku do godziny 22 po prostu sklepy są zamknięte i nieotwarte. Alkohol po 22 nikt nie kupi poza restauracją. Czy jest to zamach na wolność rynku? Więc proszę Państwa, nie róbmy sobie wody z mózgu. Po prostu nie wciskajmy coś, co już świat, że tak powiem, przeszedł. I krótko mówiąc,
To nie jest wolny rynek, my bronimy spraw pracowniczych i ja przepraszam, kolega wnioskodawca się nie zgadza, jeszcze nie podjąłem decyzji, złożyłem po prostu poprawkę, bo mnie właśnie interesuje, żeby przy tej okazji przeprowadzić po prostu sondaż, zbadanie opinii publicznej, czy również w niedzielę sklepy nie powinny być otwarte do godziny, nie wiem, 12, 14, ale tutaj jest propozycja 12, bo nie chciałem zmienić do 14, ponieważ jest to również nasze doświadczenie z wyjazdu do Europy Zachodniej, już raz powtarzam, które tak Państwo bardzo promują. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Rachwałowi. I jeszcze drugie wystąpienie, pan radny Zięba. Też przypominam, że 2 minuty. Dobrze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no, ja mam takie odczucie, każdy mówi jak umie, każdy daje świadectwo o sobie. Ale wybaczcie mój wiek i jakieś tam doświadczenia, powiem tak, że w latach 80., kiedy walczono o wolne soboty, ale boskie, co się to nie działo, antypaństwowe, prawda, Związek Radziecki się rozleci, nie wiadomo, co to będzie. Wiecie co państwo, ja to tak sobie myślę u młodych polityków, skąd się wam to bierze? Bo to coś nie w tą stronę jest. I ja myślę tak, proszę państwa, zostańmy przy swoim. Ja nigdy tutaj nie prezentowałem, zawsze się opowiadam za człowiekiem bez układu, chociaż mam swoich przyjaciół i ludzi, z którymi się dobrze współpracuję. I nie bronię przemysłowców, nie bronię handlujących, ale będę zawsze za tymi, którzy chcą ten czas w rodzinie. Ale jak to ktoś powiedział, okazja czyni złodzieja, więc jak sklep otwarty, no to hipermarket, no to tam jest jakaś kawiarnia, jakieś kino, prawda, coś tam. No i tworzy się ta subkultura, prawda, a te imprezy, o których tu spotkał, znaczy wspomniał ktoś, no ludzie przychodzą ci sami, tacy sami, prawda, wystroją się, prawda, we fraki, a może by tak właśnie te imprezy były powszechniejsze, no bo jak się siedzi w domu i jedzie się do supermarketu, jedni idą do kościoła, drudzy nie, każdy idzie do knajpy, jeden do kina, każdemu wolno iść tam, gdzie chce. Dlatego też gastronomia, mały taki rodzimy handelek można. Ja nie wiem, czy do godziny 12, czy do godziny 15. Minęły 2 minuty, panie radny. No, więc uważam tak, że zostajmy przy swoim i każdy dał świadectwo o sobie, a jak to społecznie potem ktoś zapyta, niech się każdy tłumaczy ze swojej wypowiedzi. Dziękuję. Dziękuję. I chyba wyczerpaliśmy. O nie, jeszcze pan Marcin Szymański, drugi raz. Bardzo proszę. Przypominam o dyscyplinie czasowej. Szanowni państwo, niełatwo mi przychodzi głosować za projektami Platformy Obywatelskiej, ale zostawiając podziały polityczne, niełatwo mi przychodzi szczególnie głosować za projektami radnego Urynowicza. Natomiast kiedy słyszę innego polityka Platformy Obywatelskiej, pana Kośmidera, który mówi do obywateli, cytuję z pamięci, wolność gospodarcza jest wartością wyższą niż skutki społeczne, to nie mogę głosować inaczej jak za tym projektem. Dziękuję. I jeszcze się zgłaszał pan radny Chwajo. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie sekretarzu, szanowni państwo. Wydawało się, że wszystko wczoraj na komisji, kiedy opiniowaliśmy ten druk, zostało powiedziane, ale okazuje się, że są jeszcze pewne wątki, które należy podjąć na debacie plenarnej i chciałem wspomnieć o takiej rzeczy, o której nie było jeszcze dzisiaj mowy. To znaczy ja, jeżeli chodzi o osobistą moją spostrzeżenie odnośnie tego projektu,
Uważam, że mówię w tej chwili za siebie, że na przykład Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy i dlatego nie widzę problemu, żeby nie podpisać się pod takim drukiem. Ale zwrócono mi uwagę w trakcie rozmowy, że jeżeli się powołujemy na rozwiązania, które dotyczą świata zachodniego, a czujemy się przecież jako Polska członkiem krajów zachodnich, to jest sytuacja troszeczkę delikatniejsza i tutaj należy bardzo ostrożnie wyważyć tą sytuację, ponieważ zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Stanach Zjednoczonych drugi dzień świąt, czy to wielkanocnych, czy Bożego Narodzenia, jest dniem pracy. W Polsce ten dzień jest dniem wolnym od pracy. I w tej chwili zaburzenie pewnego ułożenia kalendarza powoduje zwiększenie tej liczby dni wolnych od pracy, o którym tutaj mówił radny Wojtowicz. Więc prosiłbym o taką delikatność przy rozważeniu głosowania nad tym projektem, bo ja wydawało mi się, że nie mam żadnych wątpliwości, a w momencie, kiedy mi uświadomiono tą rzecz, no zastanawiam się, czy to rzeczywiście nie jest też powód do tego, żeby się zastanowić i rzeczywiście rozmawiać na temat tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu Chwajołowi i chyba tym razem wyczerpaliśmy listę dyskutantów, więc wnioskodawca, jak tradycyjnie na koniec, zapraszam pana radnego Urynowicza. Panie przewodniczący, pani prezydent, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za głosy w dyskusji. Wiele z nich rzeczywiście pozwalają mieć nadzieję, że konsultacje społeczne będą w sposób różnorodny prezentowała opinię krakowian. Do niektórych rzeczy należy się odnieść, bo wynikają one może z nie tyle złych intencji, co z niezrozumienia. Pan przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego i Dominik Jaśkowiec raczył był pomylić się w kilku zasadniczych sprawach. Pomijam je, bo może to jest wynik jak takiej nadgorliwości związanej z samą formą dyskusji. Niemniej jednak trzeba by przypomnieć, że kwestie związane z wymienionymi przez nich kościołami protestanckimi reguluje ustawa o stosunku państwa do poszczególnych kościołów i one mają wszystkie w dniach i w swoich kalendarzach, jeżeli mają odrębne święta, to mają zagwarantowane dni wolne od pracy. Dotyczy to nie tylko kościołów katolickich, ale także wspólnot muzułmańskich i żydowskich. Więc to tak po pierwsze. Warto by też wiedzieć, kolego Dominiku, że akurat te kościoły protestanckie najwyżej stawiają w hierarchii ważności świąt. Nie jestem teologiem, więc proszę wybaczyć niedokładność, ale stawiają właśnie Wielki Piątek jako największe swoje święto. Wiele głosów słuchałem ze zdumieniem w niektórych mózgach woda zdecydowanie już przebrała. To było widać w paru wystąpieniach i trzeba by też wspomnieć o tym, to mówię z goryczą, bo jest mi z tego powodu bardzo przykro, że będę musiał to w ten sposób nazwać, ale ci konsekwentni obrońcy wolnego rynku, którzy od 90 roku tak bardzo bronią tej gospodarki, chyba naprawdę nie znają Polski i Polaków i nie wiedzą, jak żyją Polacy. Nie mają pojęcia, jak żyją ci pracownicy handlu tak zwanego, jak wygląda ich wynagrodzenie, jak wyglądają warunki pracy, w których przychodzi im pracować. Może warto byłoby poznać, przynajmniej z wyników konsultacji mieszkańców Krakowa, bo warto byłoby chyba wiedzieć, że ta Polska, w której ta wolność gospodarcza jest priorytetem i nadrzędną ideą dla niektórych, nie wygląda tak pięknie jak na slajdach wyborczych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu Urynowiczowi. Proszę państwa, w ten sposób zgodnie z nie ma już żadnych zgłoszeń, pytam na wszelki wypadek. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Przypominam, że wpłynęła tutaj autopoprawka wcześniej i wpłynęły w trakcie dyskusji zgodnie ze statutem dwie poprawki. To jest poprawka do druku 1370 pana radnego Dominika Jaśkowca i poprawka radnego Stanisława Rachwała. Nie ma dyskusji nad poprawkami. Odbędzie się głosowanie poprawek w bloku głosowań, jak również nad całym.